jest jakieś takie... No, ale to może nie wiem, bo to nie, to chyba troszkę krótkie jest, nie? Jest zdecydowanie za krótka ta sukienka. Ja bym nie puścił takiej. Nawet na rozmiary za mała. No ale proszę was, to jest koncert rockowy, tak? I co z tego? No ale aż tak? No proszę was. Będziesz dzisiaj królową cekinów. Zapraszam. O, tak. Zaczyna mi to wszystko się składać. Ludziom wydaje się, że w grunge'u totalnie mogłoby pojawić się wszystko, a tak wcale nie jest. Jakieś zasady powinny być zachowane. To, co tutaj widzimy na ekranie, to totalnie nie jest ten kierunek. Jak zobaczę, że mnie źle ubrałeś... To? O, to będziesz miał wojnę w domu. Jaką wojnę? Znam twój, wiesz, twój gust. Co tak? Do ubrań i się boję, że mogłeś powymyślać jakieś nie wiadomo co. No co, źle wyglądam? Źle się ubieram? No nie ubierasz się źle, bo ja ciebie ubieram. A, wymyśliłem nowy trend, będziesz mieć odznakę. Pani premier? O, co to za broszka w ogóle? Dzielnego pacjenta. Wygląda trochę teraz jak prezent pod choinką. I tak wiem, że ty byś mnie tak na koncert nie puścił, bo ledwo mi widać tyłek. No ale ja bym się tam zajął tym wszystkim, żeby tam, wiesz... Żeby co? Ubiorę jeszcze kolczyki i kończymy, okej? Okay? Ale się boję bardzo, co to będzie. Jeszcze torebeczka, poczekaj. Może już nie dokładajmy tej torebki. Dokładajmy, jakoś. Dokładajmy. To będzie pasować nam do dech naszych spodenek za krótkich, proszę bardzo. Mhm. I zabieram cię tutaj, muszę troszeczkę zasłonić ten twój tył. No to prowadź mnie, chodź. Jesteś gotowa? Nie wiem, czy jestem gotowa. O matko! Jestem w szoku, Mati. Jak? Nie no, jest szaleństwo, jest egzotycznie i tak jak mówiłeś, z pazurem, tak? Dokładnie. Bluzka jest w ogóle sylwestrem. Ta spódniczka, ona jest ładna, gdyby była trochę dłuższa. To jest... Ja się czuję, jakby to były majtki. Spódnica w zeberkę, kurtka w cekiny, broszka. To nie jest stylizacja na rockowy koncert.